nawet się nie pożegnałem. Słyszałem, że zrobiłeś wczoraj promocję. Zbiłeś cenę o połowę? Sprzedałem prawie dwa razy tyle jednostek, co zwykle. Wyszedłeś na zero. Co ja teraz zrobię? To powiesz mi, o co ci chodzi? O nic. Dobra, nie chcesz rozmawiać. Jasne. Twój orgazm to pewnie będzie jedyna rzecz, jaką tu osiągniemy. Albo dostaniesz kulkę w łeb. Laska od Braidensów coś ukrywa, a budynek jest kontrolowany przez Tiger Claws. Widziałem co najmniej dwóch. To nie przypadek. Tiger Claws są powiązani z Arasaką. To jest zastanawiające. Każde korpo ma w mieście swoich bandytów od grzebania tam, gdzie kołnierzyk by się pobrudził. To cię dziwi? Nie, nie to. Jeśli Evelyn próbowała zniknąć z radaru Arasaki, to wybrała dziwne miejsce. Mówiłem, to jest mój plan. Korporacja Militech została wybrana najlepszym pracodawcą w Night City. Dlaczego uważasz, że Judy kłamie? Wiesz co, to się nazywa intuicja. A, czyli pierdolisz. Nielimitowany dostęp do wszystkich medycznych stymulatów. W zakupie... Cześć. Witaj w chmurach. Wiemy, czego szukasz. Podepniesz się do terminala? Skąd wiesz, po co przyszedłem? Dom lalek zawsze wie. Znajdujemy to, co ukryte. Dostajesz to, czego potrzebujesz. Czasem dużo więcej, nigdy mniej. Jak to działa? Funkcjami motorycznymi lalki steruje algorytm przetwarzający twój profil i doznania w czasie rzeczywistym.
Chip behawioralny blokuje także pamięć lalki. Po tym spotkaniu... Uznasz, że w sensu. Wiem, nie, że wizyta jest niebezpieczna. Zgaduję, że nie jest ani niebezpieczna, ani bez sensu. Dokładnie tak. I rzadko okazuje się tym, czego się spodziewasz. Teraz mnie zaciekawiłaś. Szukam Evelyn Parker. Pracuje tutaj? Moment, sprawdzę. Evelyn nie jest w tej chwili dostępna. Muszę się z nią zobaczyć. Zaufaj algorytmowi. Dobierzemy lalkę, która cię zachwyci. Lalka może dowolnie zmieniać kolor włosów i oczu, więc będzie wyglądała tak, jak lubisz. Ja chcę z nią tylko porozmawiać. Hej, nie ma co się namyślać. Lalka porozmawia z tobą o czym tylko zechcesz. Podepnij się, proszę. Niczego się nie dowiesz od tej plastikowej gęby. Jak chcesz wiedzieć, co masz w żarciu, to nie pytaj kelnera, tylko zajrzyj do kuchni. Czyli? Czyli wchodzisz jako klient. I stąpaj uważnie. Już widać, że nabrali wody w usta. Nie ściągnij na siebie podejrzeń. No dobra, zróbmy to. Spotkanie może pójść w nieoczekiwaną stronę, ale nie reaguj pochopnie. Coś. Jeśli znasz, że nie ciężę, może. Wybierz hasło bezpieczeństwa. Samuraj. Zapisane. Teraz chwila cierpliwości. Zczytujemy twój profil. Za chwilę zobaczysz lalki, które są z tobą kompatybilne. Dwa do... Inaczej? Najwyraźniej masz parny gust. Dom sprosta i temu. Angel, czy raczej Sky? Angel wygląda fajnie. Angel. Też bym go wybrała. Wnieś opłatę i za chwilę znajdziesz się w chmurach. Nie mam ochoty płacić za lalkę. Interesuje mnie tylko informacja. Cóż, informacji nie sprzedajemy. Wróć, jeśli zmienisz zdanie. No dobra, zmieniłem zdanie. Zapłacę. Pokusa zawsze okazuje się za silna. Proszę, podepnij się. Proszę bardzo. Opłata zeszła z konta. Jeśli chcesz się zrelaksować, to całe piętro jest do twojej dyspozycji. Ciebie w kabinie. Zakaz posiadania. Wszystko, co masz. Tylko dwie dziwki się podjęły. Chmury. Marnie. To jedno z najbezpieczniejszych miejsc w Night City. Dziękuję. Życzę miłego pobytu. Wyjątkowa z ciebie osoba.
Wybór byłby większy, gdybym nie miał pasożyta w głowie. Cześć, Vincent. Jestem Angel. Siadaj. No dobra. Niech będzie, że odpoczywam. A zatem umierasz. Peter, pracą. Wiesz, gdzie jest? To tylko na liście. Skupiasz się na szczegółach i nie widzisz całości. Może całość jest dla mnie zbyt przytłaczająca. To dlatego, że pragniesz zmienić to, co już się wydarzyło. Musisz zrozumieć, że to się nie uda. Coś, co już się wydarzyło? Nie rozumiem, o czym mówisz. Mówię o tobie. Mówię o tym, co w sobie nosisz. O czym nie rozmawiasz z nikim. Czyli? Przecież znasz odpowiedź. Już raz umarłem i teraz umieram po raz drugi. Nie wiem, jak to powstrzymać. To wszystko zaczęło się od tego, że chciałeś zostawić po sobie ślad, prawda? Chciałeś, żeby o tobie pamiętano. Chciałbym trafić na szczyt. Nadal tego chcę. Ale teraz rozumiem, że mogę nie zdążyć. Jednak jeśli mam umrzeć, chciałbym zostawić po sobie jakiś ślad. Jak twoim zdaniem to wszystko się potoczy? Po prostu znikniesz? Samuraj. Co się dzieje? Przerwałeś sesję. Zrobiłem coś nie tak? Jesteś niezadowolony? Powiedz mi, co wiesz o Evelyn Parker. Słuchaj, to tak nie działa. Nie możesz mnie wypytywać o sprawy domu lalek. Ja mogę mieć przez to kłopoty. Lepiej już idź. Musisz mi pomóc. Proszę. Chcę się tylko dowiedzieć, gdzie jest. Nic jej nie grozi z mojej strony. Ja ją ledwo kojarzę. Nie mam pojęcia, gdzie może być. Nikt jej nie szukał przede mną? Nic się nie działo? Podobno była jakaś akcja z klientem. Nie znam szczegółów. To nie są rzeczy, o które się tutaj pyta, rozumiesz? Tom był bliżej z Evelyn, może on coś będzie wiedział. Jego pytaj, a mi daj spokój. Co to była za akcja z klientem? Co się stało? Pamiętam, że długo nie było wiadomo, co właściwie zaszło i kto kogo zaatakował. A potem nagle wszystko przecichło i już nie można było zadawać pytań. Gdzie doszło do tego wypadku? W jej kabinie, a gdzie? Który numer? 11. Kabina jest teraz zajęta? Nie. Zamknęli ją, bo jest nieczynna. Muszę się dostać do tej kabiny. A ty mi pomożesz. Po co chcesz tam wejść? To moja sprawa. Możesz ją otworzyć, czy nie? Mogę. Ale nie proś mnie o nic więcej i przestań mnie wypytywać. Tom na pewno wie więcej. Tom? Kto to jest? On i ta twoja Evelyn to nie rozłączki. Gdzie go znajdę? Pracuje tutaj, siedzi w strefie VIP, kabina druga. Dzięki. Nie wracaj do mnie. Nigdy. Thank you.
Zajrzyjmy. Krwi. Dużo jej talna. Widzisz to? Nic tu nie ma. No właśnie. A powinno być. Port, do którego podpina się lalka. Wymontowali go? Ciekawe czemu. Wypuściły. Nieźle. Co to mogło być? Atak cyberprzychodzi? Niewykluczone. Ale zastanawia mnie ten brakujący port. Może ktoś się włamał zdalnie, jakiś netrunner. Niezła jest, ale chciałbym ją pooglądać na żywo. Co to znaczy, że nie mogę wejść? Jestem tu co tydzień! Nie ma pan wstępu do strefy VIP. Mam! Nie, nie ma pan. Co do kurwy? Teraz to masz przejebane! Co jest z wami? Nie tak, no!
Nie tak, no... Kurwa! Tak, no kurwa! Zobaczmy tę zabawę! Thank you.
Czego chcesz? Nie strzelaj do mnie, ja nic nie zrobiłem! Zamknij się. Mylisz mnie z kimś! Ja nic nie mogłem zrobić, bo cię w ogóle nie znam! Powiedziałem zamknij się. Mam pytanie. Szukam Evelyn Parker. Evelyn? Nie wiem, co się z nią dzieje. Przyjaźnijcie się, nie chrzań. Mów, gdzie ona jest. Woodman powiedział, że wyjechała. Wyjechała? Dokąd? Do... chyba do Oslo. Ja do niej dzwoniłem, ale nie odbiera. Woodman? Kto to? Pan Forrest. Wszyscy na niego mówią Woodman. Gdzie go znajdę? Na zapleczu. On się prawie nigdy nie rusza ze swojego biura. Ja nic nie wiem. Naprawdę nic! Zróbmy tę zabawę! Wydaje mi się, że umieram. Skończmy tę zabawę!
Zostawiła torebkę. Mogła mieć kilka różnych. Cały szajs jest w środku. Musiała wychodzić w pośpiechu. Coś ich za... Larmo... Znali wszystkich... też posiłki... Kim ty jesteś? Czego chcesz? Nie denerwuj się. Szukam jednej dziewczyny. Nie denerwuj się. Poważnie? To mocne słowo jak na kogoś, kto tu urządził jatkę. Sprawy się trochę wymknęły spod kontroli. Współpracuj, to nikt więcej nie ucierpi. Nie. Nie współpracuję z terrorystami.
Świetnie to rozegrałeś. Zamknij się. Co teraz? Przemów do niego podprogowo. Może pozytywnie i zareaguje. Albo przetrzep mu komputer. Niezły pomysł. Opchnął ją Reaperowi. Miała zepsuty chip. Może próbowali naprawić. Fingers. Reaper zaułka kurew. Brzmi świetnie. Gdzie się kisisz, tchórzu? Sikinno niuinga pępen serze? Jak wyjdziesz tam, to nie będzie tortu. Obiecuję. Kurzu. Jak wyjdziesz tam, to nie będzie tortu.
Gdzie się kisisz? Dzięki.
Nie tak, no kurwa! Ci od... nie wiem. Thank you.
Subtelnie to załatwiłeś. Nie mam czasu na łagodną perswazję. Szanuję to. Bo sam byś pewnie spuścił atomówkę. Nie przesadzaj. Mam też inne rozwiązania. Tiger Claws ci raczej nie podziękują. Myślisz, że ją znajdziemy u tego Fingersa? Jestem martwym gościem w głowie truposza, nie wyrocznią. Zostaw mnie. Miałeś plan, próbowałeś, ale nic z tego nie wyszło. Nie wyglądasz na kogoś, kto byłby w stanie odnaleźć Hermana.